Witajcie w nowym odcinku Gotowanie na zawołanie. Nazywam się Beata Śniechowska i już za moment przygotuję dla Was coś bardzo pysznego. A że niedługo są Andrzejki, to na pewno nadarzy się okazja, żeby przetestować ten przepis. Także zostańcie ze mną. Zaserwowaliście mi prawdziwie magiczny zestaw składników. Oto on. Ciasto francuskie, ser, kiełbasa chorizo i makaron puliszki 100% durum. Z makaronu, chorizo, ciasta francuskiego i sera przygotuję dla Was imprezową andrzejkową zapiekankę. Oczywiście dorzucę jeszcze kilka produktów, żeby było jeszcze pyszniej. No to co? Zaczynam. Na patelni rozgrzewam klarowane masło i dorzucam posiekane wcześniej chili, czosnek i cebulę. To wszystko ląduje tutaj. To będzie pyszna zapiekanka, bogata w wiele różnych smaków i składników. Dlatego tutaj do cebuli i czosnku dorzucam teraz paprykę. Paprykę kolorową pokrojoną na różne kawałki. Papryka jest dość twardym warzywem, dlatego żeby szybciej zmiękła, mogę doprawić ją solą oraz pieprzem. Trochę bardziej miękka jest cukinia, dlatego dodam ją zaraz po papryce. Dodaję teraz cukinię. To, co jest ważne w tej zapiekance, żeby zarówno makaron i warzywa były al dente, dlatego smażę je dosłownie po minucie. Czyli mamy tak, cebulę z czosnkiem, później papryka kolorowa, cukinia, a na koniec dodaję pokrojone pomidory. Pomidory wcześniej sparzyłam, obrałam ze skórki i lądują tutaj na sam koniec do naszych warzyw chrupiących, jeszcze takich al dente. 1, 2, 3, 4, 5. Duszę te wszystkie warzywa bardzo krótko, żeby nie były zbyt wiotkie i miękkie, ponieważ zapiekankę będę jeszcze zapiekać. Więc na tym etapie przerzucam wszystko do naczynia żaroodpornego. Do warzyw dorzucam jeszcze makaron z pszenicy durum. Wybrałam rurki, które gotowałam o 5 minut krócej niż w przepisie na opakowaniu. Dlaczego? Ponieważ warzywa puściły soki i podczas pieczenia ten makaron cudownie wchłonie nadmiar soków i nadal będzie al dente. To będzie bardzo sycące, rozgrzewające danie. Dodam jeszcze tutaj kurczaka. On jest wcześniej pokrojony, to jest pierś z kurczaka, którą doprawiłam nasionami kolendry, imbirem oraz pieprzem cayenne. Do tego standardowo sól i pieprz. Przesmażę go krótko na klarowanym maśle. Kurczak wygląda bardzo smakowicie, jest oblepiony tymi wszystkimi wspaniałymi przyprawami. Niech jeszcze chwilę się poddusi, a ja skończę kroić chorizo i kroję je na większe kawałki. Dlaczego? Ponieważ to był Wasz wybór i musi być tutaj widoczny ten element. To już pięknie pachnie. Teraz dorzucam tutaj kiełbasę, która jeszcze lepiej zaaromatyzuje całe danie. Zostawiam tutaj kiełbasę chorizo z kurczakiem dosłownie na 1-2 minuty. Niech te smaki się ze sobą przegryzą i już zaraz przełożę to do makaronu. Teraz do kurczaka i chorizo dodam śmietankę. Słodką, tłustą śmietankę, która te wszystkie smaki spoi i połączy w jedną całość. No i teraz mogę to dolać tutaj do makaronu z warzywami. Mam nadzieję, że już wiecie, dlaczego gotowałam makaron krócej niż w przepisie na opakowaniu. On jest bardzo al dente, ale jeszcze trochę wchłonie soków z warzyw i tej śmietanki. Kolejnym składnikiem, który dla mnie wybraliście, jest ser. Wybrałam akurat tutaj gruyère, który świetnie nadaje się do zapiekania, ale z powodzeniem możecie wykorzystać mozzarellę, goudę lub inny Wasz ulubiony żółty ser. No i teoretycznie taką zapiekankę moglibyście już włożyć do piekarnika i to wszystko razem zapiec. No ale Wy lubicie wyzwania, więc dorzuciliście mi ciasto francuskie. Teraz je rozwałkuję, posmaruję żółtkiem i dopiero to wszystko razem zapiekę. Czas na ostatni składnik tego dania. Mam tutaj rozwałkowane, przygotowane już ciasto francuskie i teraz ułożę je na naczyniu żaroodpornym. Brzegi tutaj ciasta francuskiego ścinam, a górę posmaruję za moment roztrzepanym żółtkiem. Zależy mi, żeby ciasto francuskie nie dotykało sera i makaronu, wtedy będzie bardzo chrupiące. Ok, tak wystarczy.
No i żółtko z odrobiną wody. Tak przygotowaną zapiekankę mogę teraz zapiekać. Jak długo? Standardowo tak jak piecze się ciasto francuskie, czyli około 15 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Wracam po 15 minutach. Już jestem i mam dla Was tutaj prawdziwy comfort food. Pod chrupiącym ciastem francuskim kryje się cudowne, sycące i aromatyczne danie. To będzie prawdziwy hit na każdej imprezie andrzejkowej. No i koniecznie wypróbujcie ten przepis i dajcie znać, czy Wam smakowało. Woo!